Dzień dobry, ksiądz Dariusz Iwański, Rancho Króla Dawida, Łążyn. Piękny majowy poranek dzisiaj, aż wszystko woła do działania. No właśnie, pogoda to jest coś, co albo nastraja do działania, albo od niego odstręcza, nieprawdaż? Chcę Wam dzisiaj podpowiedzieć trzecią rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę przy planowaniu wyjazdu do Ziemi Świętej. Jaki termin wybrać? W jakim okresie tam pojechać? Spotykam czasem ludzi, którzy jeszcze w Ziemi Świętej nie byli, ale marzą o tym, tylko od razu zastrzegają, że nigdy by się tam nie wybrali w miesiącach wakacyjnych od czerwca do września. Dlaczego? Bo jest tam za gorąco. Można umrzeć od tego gorąca. Okej, ale mało kto mówi, że w Izraelu można także zmarznąć. Najgorsza zima, jaką przeżyłem w życiu, to były 2 miesiące, grudzień i styczeń, które przyszło mi spędzić w Jerozolimie. Wtedy nie było oczywiście mrozu, temperatury od 2 do 5 stopni powyżej zera, ale wilgoć i przenikliwy ziąb sprawiły, że chyba nigdy jeszcze nie czułem się tak do szpiku kości przemarznięty, jak tam właśnie w Jerozolimie. No cóż, Izraelczycy i generalnie ludzie w basenie Morza Śródziemnego nie dbają za bardzo o ogrzewanie, co przyczynia się jeszcze do tego uczucia chłodu, który jest wszechobecny. No właśnie. Moi drodzy, istnieje wiele mitów na temat tego, jak wygląda pogoda, temperatury w Izraelu. Warto więc uporządkować fakty. Po pierwsze, Izrael znajduje się w basenie Morza Śródziemnego, jak wspomniałem, a zatem klimat tam panujący to klimat śródziemnomorski. Ale ze względu na ukształtowanie terenu, można wyróżnić nawet 4 strefy klimatyczne, niektórzy mówią. Tak, że w Dolinie Jordanu można się spodziewać odcieni tropikalnych. A na przykład trudno sądzić, że taka sama temperatura czy taki sam klimat będzie na górach w Jerozolimie i na pustyni Negev na południu. Tak czy inaczej, trzeba uwzględnić różne niuanse pogodowe, klimatyczne, temperaturowe. Czyli klimat śródziemnomorski przyjmijmy to tak podręcznikowo. Jednocześnie w Izraelu są 2 pory roku tylko. Nie ma tych przejściowych jak wiosna i jesień. Mamy więc zimę i lato. Zima rozpoczyna się w październiku, podręcznikowo rzecz ujmując, a kończy w marcu, kwietniu. Lato zaczyna się w maju i kończy we wrześniu. To oczywiście podręcznikowe wartości. Tak naprawdę na poważnie można mówić o zimie z końcem listopada do końca marca prawdopodobnie. A lato zaczyna się właśnie wtedy. Kwiecień, październik. Ale oczywiście to bardzo subiektywne przedstawienie sprawy. W każdym razie i zima, i lato mają swoje cechy charakterystyczne. Zimą w Izraelu można się spodziewać chłodu. Nie będzie mrozu, ale może być śnieg, zwłaszcza w tych obszarach wyżej położonych nad poziomem morza, czyli na przykład w Jerozolimie czy Betlejem. Temperatury, które panują tam zimą, to średnio od 2 do 6 stopni Celsjusza, powyżej zera oczywiście. Natomiast gdy chodzi o lato, no to tutaj już jest o wiele lepiej. Średnie temperatury latem to 26 do 32 stopni. Wow, powie ktoś. Dla mnie wszystko, co powyżej 25, to już jest zagłada. Ale myślisz po polsku, prawda? Myślisz w kategoriach naszego klimatu. Kiedy u nas jest 25 stopni i powyżej, to rzeczywiście niektóre osoby nie powinny wychodzić z domu. Nie ma czym oddychać. Jest trudno po prostu żyć. Chyba, że jest się akurat na plaży. Ale 25 stopni w Polsce nijak się ma do odczuwania tej temperatury w Izraelu. Tam nawet tego nie zauważysz. Wystarczy mieć tylko czapkę na głowę i odpowiednio się nawadniać. I okazuje się, że nawet 32 stopnie czy 30 to jest nic. No właśnie, ale to trzeba wiedzieć, że my inaczej tą temperaturę w Polsce znosimy 25 stopni i wyżej i inaczej to będzie wyglądało w Izraelu. Kiedyś przygotowywałem pielgrzymkę dla pewnej parafii podtoruńskiej, parafii, gdzie jest dużo rolników.
proboszcz prosił mnie, żeby termin był mniej więcej tak koniec sierpnia. Poczułem się w obowiązku, żeby powiedzieć mu, no tak, ja uwielbiam ten czas, uwielbiam lato w Izraelu, zwłaszcza lipiec i sierpień, ale niektórzy ludzie będą mówić, może kręcić nosem, że to będzie za gorąco. On tak spojrzał na mnie i mówi tak, księże, my co roku jeździmy o tej porze gdzieś za granicę, to już jest po żniwach, ludzie są już spokojniejsi. W zeszłym roku byliśmy w Rzymie, właśnie pod koniec sierpnia. Wszyscy Rzymianie uciekali wtedy z miasta, my czuliśmy się komfortowo. No to chyba w Izraelu nie będzie goręcej. Pomyślałem sobie, wiem o czym mówisz. Ja też spędziłem kilka lat w Rzymie, znam te miesiące sierpniowe, Ferragosto, Rzymianie rzeczywiście uciekają wtedy z miasta. Nie ma czym oddychać, powietrze wydaje się stać pomiędzy tymi fantastycznymi budynkami rzymskimi. No więc właśnie, jeżeli im nie było za gorąco w Rzymie w sierpniu, no to w Izraelu nie ma siły, żeby ktoś narzekał na temperaturę. Dobrze, grupa była średnio, gdy chodzi o wiek, tak 55-60+. Była nawet jedna pani, która miała ponad 80 lat i ta pani nigdy nie narzekała, ani nikt z tej grupy nie narzekał na temperatury. Co więcej, pani, o której mówię, jeszcze w następnym i chyba jeszcze 2 lata później również wybrała się mniej więcej w tym czasie na podobną pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Innym razem proboszcz z pewnej toruńskiej parafii poprosił mnie, żebym z kolei dla jego grupy przygotował podobną pielgrzymkę. Było to w lipcu. Przekrój wiekowy uczestników mniej więcej taki sam, to znaczy 55-60+. Pojechaliśmy w lipcu i potem po powrocie, kilka tygodni później, spotykam tego proboszcza i opowiada mi, jak to przyszedł do niego parafianin, uczestnik tamtej pielgrzymki kilka dni wcześniej, przed naszą rozmową i mówi mu, księże proboszczu, znowu wszystko wróciło, boli jak nie wiem, całe ciało. Okazało się, że w Izraelu ten pan odżył ze względu na terapeutyczne wartości, walory tego klimatu. Wygrzał się, mówiąc krótko, na słońcu i ustąpiły różnego rodzaju bóle. Wrócił do Polski. Kilkanaście dni było trzeba, żeby znowu sobie przypomnieć o tych wszystkich dolegliwościach. Także klimat i ta temperatura ma moim zdaniem również terapeutyczne walory. Moi drodzy, ale no właśnie, kiedy ostatecznie pojechać do tego Izraela? Niektórzy ludzie uważają, że najlepiej pojechać zimą, dlatego że akurat jest przerwa międzysemestralna, no to świetnie to wypada. Nie ma dużo ludzi w tym czasie, no wobec tego okej, jedźmy. No dobrze, ale to jest luty. Styczeń, luty, to jest taki mniej więcej czas, prawda? Przerwa międzysemestralna. Co zrobisz, jeśli w tym czasie w Jerozolimie na przykład zaskoczy Was śnieg? To nie jest częste zjawisko, ale tak od czasu do czasu, co 3-4 lata mniej więcej pada. Co zrobisz, jeśli zaskoczy Was śnieg? Wtedy cały ruch kołowy na dzień, dwa zupełnie zamiera. Twój autobus też nie wyjedzie w trasę. Niczego nie zwiedzicie przez ten dzień czy dwa co najmniej. I tego czasu nie da się już nadrobić, bo macie wykupiony bilet w drogę powrotną do Polski i trudno. Oczywiście powiedzą tutaj ludzie, którzy byli w tym czasie, że mieliśmy piękną pogodę i było i słońce, oczywiście padało, no ale było dużo słońca. Jasne, tak może być też, ale trzeba się liczyć z tym, że to jest zawsze ruletka. Tutaj nic nie ma pewnego. I jeśli jesteś gotowy na takie ryzyko, jeśli chcesz zabrać ze sobą ciepłe ciuchy plus ciuchy nieprzemakalne, no bo będzie padać, prawda? Jeśli jesteś gotowy na to, że ten ziąb przenikliwy może Was dopaść, no i jeszcze może spaść śnieg, nie ma problemu. Styczeń i luty to dla Ciebie najlepsze miesiące. Ja jednak subiektywnie rekomenduję zawsze wyjazd w miesiącach wakacyjnych. I to ze wskazaniem na lipiec i sierpień. Dlaczego? Miesiące wakacyjne to czas, kiedy pogoda jest murowana.
My kojarzymy przecież Ziemię Świętą z ciepełkiem, z palmami, z figami, z tymi owocami tropikalnymi i tak dalej. No to przecież jest wszystko jakby w pakiecie. Kojarzymy Ziemię Świętą właśnie w ten sposób. Dobrze zabrać ze sobą takie wspomnienia, a nie na przykład chłód, śnieg, zimno i tak dalej. Więc od maja do października to są idealne terminy. Ale trzeba też wiedzieć, że maj i czerwiec oraz wrzesień i październik to są miesiące najbardziej oblegane w Izraelu. Możesz się wówczas spodziewać wielu innych grup turystycznych, pielgrzymkowych. No i czasem będzie trudno się dopchać do miejsc świętych. Czasem trzeba będzie swoje wystać w kolejce, przy grobie pańskim na przykład. Natomiast lipiec i sierpień to są takie dwa miesiące, kiedy wszyscy myślą, że jest za gorąco. Wobec tego liczba grup przyjeżdżających tam w tym czasie jest stosunkowo niewielka. Dlatego możesz liczyć na w miarę spokojne przemieszczanie się od jednego miejsca świętego do drugiego. Przy tym komforcie, który daje codziennie przewidywalna temperatura. Zawsze będzie ładna pogoda. Zawsze będzie ciepło. Nie musisz brać dużych walizek z ciepłymi ubraniami. Zawsze będzie ciepło. Weź tylko nakrycie głowy i zadbaj o wystarczającą ilość wody. To jest moja subiektywna rekomendacja. Na pytanie, kiedy jechać do Ziemi Świętej, odpowiadam na pewno w miesiącach wakacyjnych. Na pewno wtedy, kiedy jest ciepło. Jeśli nie boisz się tego mitu, bo to nie jest prawda, że w lipcu i sierpniu jest tam absolutnie za gorąco, temperatura jest zabójcza, no to jedź ze mną, bo ja w tych miesiącach najczęściej jeżdżę, wyjeżdżam do Izraela. Ale jeśli boisz się po prostu, że na pewno umrzesz, no to spokojnie. Maj i czerwiec, październik i wrzesień są dla ciebie najbardziej odpowiednie. Jeśli natomiast z jakiegoś powodu lubisz zimno, lubisz zmarznąć, lubisz ciepłe ubrania, lubisz być w temperaturze takiej, umówmy się, niekomfortowej, jeśli to jest dla ciebie przyjemne, jeśli to sprzyja twoim zdolnościom zwiedzania, jak najbardziej zima, zwłaszcza styczeń, luty, początek marca, to są twoje miesiące. Każdy więc niech wybierze, jak chce najlepiej, jak mu pasuje, w jaki sposób się będzie czuł komfortowo. Ja jednak powtórzę jeszcze raz, serdecznie polecam wyjazdy w miesiącach wakacyjnych. Serdecznie pozdrawiam, ksiądz Dariusz Iwański, od wielu lat przewodnik po Ziemi Świętej.